Chociaż nieraz doświadczałeś ojców naszych, to jednak nigdy nie zapomniałeś, że jesteśmy przez wiarę w Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, umiłowanymi dziećmi Twoimi. Dziękujemy Ci za naszą piękną ziemię, za pola i lasy, wioski i miasta, nasze rodziny i domy. Ucz nas je miłować, z Twoją pomocą chronić od złego. Zachowaj w naszej wdzięcznej pamięci tych, którzy polegli i za wolność każdego człowieka. Dzisiaj im dziękujemy. Prosimy Cię, byś prowadził nas łaskawie, obdarzał pokojem i dostatkiem. Dopomóż nam sobie te dary cenić i własną pracą pomnażać je na pożytek całego narodu i ku chwale Ojczyzny naszej. Amen. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy Bielska-Białej. Żołnierze Wojska Polskiego. Rodacy. Stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci. Na cmentarzu wojskowym w Bielsku-Białej. Aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, odrodziła się wolna Polska. Dziś my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i obrońców odzyskanej niepodległości. Wspominamy również żołnierzy pól bitewnych II wojny światowej, Polskiego Państwa Podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Wzywam rodaków, którzy nie ugięli się pod jarzmem zaborców i nigdy nie przestali wierzyć w niepodległą Polskę. Wołam z odległych czasów kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, żołnierzy Legionów Polskich, polskich generałów Jana Henryka Dąbrowskiego i wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego. Przywołuję żołnierzy Powstania Listopadowego i powstańców styczniowych. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam wszystkich żołnierzy polskich walczących o odzyskanie niepodległości na polach bitew I wojny światowej. Wołam żołnierzy Legionów Polskich, Legionu Puławskiego, I Korpusu na Białorusi i II Korpusu na Ukrainie, Legionu Bajończyków, Armii Polskiej we Francji oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wzywam współtwórców
niepodległego państwa polskiego. Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wołam żołnierzy polskich walczących od września 1939 roku na wszystkich frontach II wojny światowej. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wołam bohaterów polskiego państwa podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego, którzy stanęli do walki za Boga, honor i ojczyznę. Stańcie do apelu! Wolę bohaterom! Wzywam rodaków, ofiary hitlerowskiego i komunistycznego reżimu z Lasu Katyńskiego, obozów zagłady i łagrów Syberii oraz innych nieznanych dotąd miejsc kaźni, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli daninę krwi i życia. Stańcie do apelu! Zginęli śmierć obyczajską! Wołam żołnierzy Wojska Polskiego, którzy nie patrząc na trudy i niebezpieczeństwa pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata i oddali swe życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Wzywam kapitana Sławomira Stróżaka, kaprala Sylwestra Kutrzyka, kaprala Grzegorza Rusinka, kaprala Artura Peca. Stańcie do apelu! Boleni bardzo pokój! Salwy honorowej! Trzema! Ładu! Salwą! Pan! Ładu! Salwą! Ładu! Salwą! Zabezpiecz! Broń! Kolby! Złóż! Na pas! Broń! Thank you.